Dzień dobry, jestem Magda Lesiewicz, jestem osobą onkologiczną, założyłam Fundację OncoRace Wybieram Życie, żeby pomagać osobom chorym, to po pierwsze, a po drugie, żeby powiedzieć wszystkim zdrowym, jak ważna jest profilaktyka i badania profilaktyczne, bo tylko one jakby mogą doprowadzić do tego, że wykryjemy wcześniej chorobę i po prostu będziemy żyć i będziemy zdrowi. Moje nazwisko Maria Szczepińska-Nowak, jestem onkologiem klinicznym w Wojewódzkim Centrum Onkologii i bardzo się cieszę, że możemy spotkać się, żeby rozmawiać o pacjentach w chorobie nowotworowej i jak tej chorobie możemy zapobiegać. Magda Wojtkiewicz, jestem onkologiem w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. No tutaj pracuję od kilku lat, opiekuję się moimi pacjentami i jestem do dyspozycji i w ramach leczenia, i w ramach również profilaktyki. Jeżeli jestem osobą sprawną fizycznie, aktywną fizycznie, zdrowo się odżywiam, jestem młoda, to też nie oznacza, że nie zachoruję, prawda? Niestety nie, aczkolwiek styl życia jest również istotnym czynnikiem, który może warunkować zachorowanie na raka, jak również w pewnym stopniu chronić przed zachorowaniami. Mówiąc o stylu życia, mam tu na myśli chociażby palenie papierosów lub ich niepalenie, gdzie wiemy, że palenie papierosów jest jednym z głównych czynników zachorowania chociażby na raka płuca, czy jest współczynnikiem powstawania innych nowotworów. Mówiąc o zdrowym stylu życia, myślimy również o aktywności fizycznej, o zdrowej diecie. Tym niemniej niestety nie jest tak, że jeśli żyję zdrowo, na pewno nie zachoruję. Jak często występuje rak jelita grubego? Rak jelita grubego jest bardzo częstym nowotworem. Jest praktycznie drugim co do częstości nowotworem zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn pod względem występowania. Na szczęście rak jelita grubego wykryty odpowiednio wczesnym etapie choroby jest chorobą w pełni wyleczalną i tutaj również badania przesiewowe, badania profilaktyczne czasami nawet wręcz mogą zapobiec rozwojowi choroby. A nowotwór jest częsty, dotyczy przede wszystkim populacji osób starszych, ale może też dotknąć osoby w wieku lat 30-40. W jakim wieku powinniśmy sobie na pewno zrobić już kolonoskopię? Program profilaktycznych kolonoskopii dotyczy osób między 50 a 65 rokiem życia. Jeśli nikt w naszej rodzinie nie chorował. Akurat program profilaktyczny raka jelita grubego jest tak skonstruowany, że w zależności od tego, czy mamy w rodzinie osoby chorujące, granica wieku się przesuwa w dół. Także dla przeciętnego człowieka, który nikogo w rodzinie nie ma, kto wcześniej na raka jelita grubego chorował, jest to granica 50 lat, ale zakładamy oczywiście, że dotyczy to osób, które nie mają żadnych objawów. Jeśli jakiekolwiek objawy ze strony przewodu pokarmowego występują, również należy myśleć o wykonaniu kolonoskopii. Wówczas niekoniecznie z badania profilaktycznego, ale jako badanie na zlecenie chociażby lekarza rodzinnego. Rozumiem, czyli jeżeli mamy 50 lat lub więcej, to profilaktycznie tak w razie czego musimy sobie, powinniśmy sobie zrobić. I tak naprawdę dotyczy to nas wszystkich. A jak mamy jakieś objawy, to gdzie mamy się udać? Najlepiej do lekarza rodzinnego tak naprawdę, bo lekarz rodzinny jest pierwszą naszą stacją, jeśli chodzi o służbę zdrowia. I wtedy lekarz rodzinny będzie miał szansę nas pokierować na odpowiednie badania. Kolonoskopia jest badaniem też dostępnym w bardzo wielu miejscach i ma bardzo szerokie zastosowanie, jeśli chodzi o wykrywanie lub profilaktykę raka jelita grubego. Teraz się zapytam, czy to boli? Słyszałam, że boli i dużo osób się boi iść na kolonoskopię właśnie dlatego, że to boli. Jest dużo mitów odnośnie badań profilaktycznych. Badanie profilaktyczne również dotyka naszej sfery intymnej. Nie jest to badanie komfortowe, tak? Jest to wdziernikowanie jelita grubego przez odbyt. Brzmi to strasznie, ale jest to badanie, przez które praktycznie każdy z nas jest w stanie przejść. Badanie nie musi boleć. Badanie wykonuje lekarz. Trzeba pamiętać, że lekarz jakby w czasie tego badania jest w stanie podać, jeśli jest taka potrzeba, leki przeciwbólowe, leki rozkurczowe. W skrajnych przypadkach jest możliwość wykonywania badań kolonoskopowych w znieczuleniu ogólnym, ale myślę, że nie musimy tutaj od razu zakładać, że
że będzie nam to znieczulenie potrzebne. Dajmy szansę lekarzowi, by to badanie przeprowadził i najczęściej jest to możliwe bez żadnego znieczulenia. Przyznam się szczerze, że ja miałam dwa razy i żyję, także da się to przeżyć. Także da doświadczenia się to są dobre, tak, rozumiem. Tak, tak. Pani doktor, a gdzie możemy zrobić tą kolonoskopię? Kolonoskopia wykonywana jest w pracowni endoskopowej. Pracownie endoskopowe na terenie Gdańska mamy do dyspozycji w szpitalu na Zaspie oraz w szpitalu Kopernikus na ulicy Nowe Ogrody. Tam jest możliwość wykonywania kolonoskopii w ramach badań profilaktycznych i serdecznie zapraszamy, żeby zgłaszać się tam, bo naprawdę warto. Czyli serdecznie zapraszamy do Kopernikusa, tak, na Zaspę, do Gdańska Głównego, czy też do Wojewódzkiego Centrum Onkologii. Te wszystkie placówki czekają na pacjentów po prostu. Ja może nie na pacjentów, tylko na osoby, które chcą się przebadać, potwierdzić, że wszystko jest w porządku, albo jak najszybciej zacząć walczyć ze swoją chorobą. Z naszej rozmowy wynika taka dla mnie nadzieja, tak? Coś pozytywnego, że ten rak to nie jest już całkowicie śmiertelną chorobą, jak się zawsze myślało, tylko bardziej chorobą przewlekłą, dlatego że mamy tak wiele możliwości, żeby go diagnozować, leczyć. Wydaje mi się, że nie należy się go bać, prawda? Jak go znajdziemy, to nie oznacza od razu, że już umrzemy. Rakowanie w chorobie nowotworowej w dużym stopniu zależy od stopnia zaawansowania choroby. Badania profilaktyczne dają nam szansę na wykrycie albo stanów przedrakowych i poprzez ich leczenie zapobieganie rozwojowi nowotworu lub wykrycie nowotworów na wczesnym stadium. Dlatego, że na badania profilaktyczne praktycznie zaproszone są osoby, które nie mają dolegliwości, które nie mają objawów. Więc dzięki temu możemy wykryć bardzo wczesne stadia nowotworu i dać szansę na całkowite wyleczenie. A sama wiem dokładnie, że rak nie boli, że wygląda się fajnie, pięknie, pracuje się normalnie, a w pierwszej fazie niestety ten rak nie boli i trzeba go zdiagnozować po prostu tylko przez badania. Tak jest. We wczesnych stadiach nie ma praktycznie żadnych objawów. Nie spodziewajmy się krwawień, nie spodziewajmy się bólów. To w ogóle wszystko, to nie istnieje. A pacjenci czekają na objawy, a bez objawów uważają, że są zdrowi. To jest bardzo powszechne. Namówić kogoś bez objawów do badania, które powiedzmy narusza jakąś sferę intymną, jest ryzykiem jakiegoś bólu, to jest czasem wyczyn. Ale jak się raz spróbuje, potem pacjenci mówią, że rzeczywiście no, nie było tak strasznie i nabierają więcej odwagi do tego, żeby robić to regularnie. Poza tym dzielą się swoimi odczuciami właśnie ze znajomymi, z innymi pacjentami. I tak naprawdę to też jest ważne, że potem często mamy taką całą falę osób, które widząc innych, słuchając innych, sami postanowili przyjść i się przebadać. Tak, my mamy jako ludzie coś takiego, że nas ta choroba na pewno nie dotknie, prawda? Że my jesteśmy, wszyscy dookoła chorują, ale my jesteśmy na pewno zabezpieczeni. No niestety, musimy powiedzieć, że niestety nikt nie jest zabezpieczony i każdy może zachorować i każdy powinien się badać. Badania kolonoskopowe wykonuje każda pracownia endoskopowa. Jest to badanie powszechne, wykonywane w wielu miejscach. Są pracownie endoskopowe wytypowane do badań profilaktycznych, które mają podpisane umowy do ich wykonywania. Jest ich wiele na terenie tutaj Pomorza i warto z tego korzystać. Bardzo ciekawa rozmowa. Ja bardzo serdecznie dziękuję i wiem teraz, że po pierwsze, podsumujmy, nie należy się bać badań. Badania, może nawet jak troszeczkę bolą, to jednak mimo wszystko ich wartość jest tak ważna, że trzeba je po prostu wykonywać, bo można zachować swoje życie i swoje zdrowie, co jest najważniejsze. To, że chwilę poboli, można przeczekać, ale jednak warto żyć. I zapraszamy wszystkich do Kopernikusa na badania profilaktyczne. Zapraszamy serdecznie. W pełnej gotowości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Rzeczywistość zaskakuje? Nie daj się zaskoczyć i już dziś zapisz się na badanie kolonoskopowe w programie profilaktycznym raka jelita grubego. Projekt jest realizowany przez Kopernikus, podmiot leczniczy, spółka z o.o.